no need to fight tonight, tonight. Hejka, hejka, kochani, tu Korcia i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale i dzisiaj mamy 7 grzechów. Od razu na wstępie przepraszam was, żeby poprzednim tygodniu nie było odcinka, nie było go dlatego, że tak jak pisałam na grupie właśnie z przyczyn, że miałam w tym tygodniu sesję w uczelni, także musiałam tam parę egzaminów sobie zaliczyć. Miałam te egzaminy też niestety i w tygodniu, także po prostu zabrakło mi czasu na 7 grzechów, a tym bardziej, że tutaj chciałam parę zmian wprowadzić. Więc pierwszą zmianę już widzicie, ale zanim ją zobaczycie, to zostawcie łapkę w górę, jeżeli lubicie tą serię, bo troszeczkę tutaj teraz będzie inny tryb rozgrywki, trochę będzie się działo, a mianowicie przeprowadziłam ich do Oazy Zdrój, znaczy ich, przeprowadziłam Jonathana do Oazy Zdrój, ponieważ Oliwia, jak dobrze pamiętam, napisała mi, że tamten domek, że ten domek nie pasuje do wierzbowej zatoczki, tak jak poprzedni nie pasował do Windenburgu i zgadzam się z tym, dlatego też poczyniłam kroki takie, że przeprowadziłam naszego Jonathana, Jonathan się nazywa? Jonathan. Przeprowadziłam go do tutaj, do Oazy Zdrój, do tej takiej dzielnicy i w tej dzielnicy będziemy sobie, tak jak wam mówiłam, wprowadzać waszych simów. Nie zaglądałam do żadnej galerii już dzisiaj, ale w kolejnych odcinkach, także pamiętajcie, dodawajcie jakichś fajnych takich młodych simów, żeby on miał z kim imprezować. No i tak, co do zmian. Mówiłam wam, że on tutaj będzie taką miał imprezownię, że tak powiem. Tu ma basen, tu ma bar i tak dalej. A tu z tyłu ma coś takiego. Szukałam coś, żeby było w pomieszczeniu, nie? Żeby nie było tak pod gołym niebem, ale jakoś nic fajnego nie mogłam znaleźć. I znalazłam coś takiego, bo oczywiście znalazłam to w galerii. Ja sama bym czegoś takiego nie zrobiła. Ale to jest mega fajne. Nie wiem za bardzo, jak wam to pokazać. Tak, łazienkę zostawiłam. Wiem, ten dach ma wiele do życzenia, ale ja nad tym popracuję już dzisiaj, po prostu nie miałam do tego weny. I postaram się, żeby to się zrobiło takie zadaszone, w sensie takimi paskami tymi, żeby to było całe takie, więc jakieś tutaj na górze roślinki może, jak ktoś wie, jak to zrobić, to dajcie mi znać, a jak nie, to ja się tam może poproszę kogoś o pomoc. Bo to by było lepsze i lepiej by to wyglądało, ale ja sama tego nie umiałam zrobić, po prostu przyznaję się do przezbicia i po prostu zostawiłam na razie tak, a później... Halo? Czy ten kwiat jest w powietrzu? Okej, dobra, tu go postawimy na razie. Dobra, więc tak się prezentuje. Tutaj mamy właśnie muzykę, tu będziemy sobie tańczyć. Tą łazienkę zostawiłam właśnie, żeby oni tutaj mieli blisko do toalety. Tutaj mamy tak fajnie właśnie zrobione, tutaj jest taki stolik, tu są dwa bary. Tutaj właśnie są dalej stoliki, tu jest jakiś taki, nie wiem, powiedzmy, że to będzie poczęstunek. A tu jest nawet stół do masażu, to jest bardzo fajne, bo możemy po prostu sobie na imprezę zamawiać masażystę. No i będzie nam tutaj nas masował. I tutaj jest takie wyjście jeszcze na taras, nie wiem, jakby ktoś tam nie chciał, wiecie, sobie wyjść, jak powiedzmy zapalić, jak to się robi na imprezach na balkonie. Tak zauważyłam. Więc tak to wygląda i po prostu tutaj będą się odbywały wszystkie imprezy i bardzo mi się to podoba. Wiem, że zaraz nam wchodzi dodatek 4 pory roku i będziemy musieli jednak ten dach mieć, więc i tutaj bardziej to, żeby było, wiecie, bardziej takie ściany czy coś niż tak, ale na razie zostawmy, żeby było tak. Dobra, no i tu mamy basen, także tu też jest część, można imprezować. Dobra, i tyle z tych zmian. Jeżeli chodzi o domek, on jest dalej taki, jak jest. Nie ma tu w nim modów. W sumie tam jakieś pojedyncze, w sumie mi to nie przeszkadza. Wy też jakoś się za specjalnie nie skarżyliście, także myślę, że też nie narzekacie. Ten domek jest bardzo ładnie zrobiony, bez modów, także ja jestem zadowolona. Dobra. Ty idź sikaj. Nie, kąpać się. I zobaczmy, czy nasza tutaj pani lokaj. O, robi coś na mieść, wspaniale. Co tu mamy? Dyniowe gon coś tam. Dobra, to weźmy sobie porcję. Nasza pani lokaj, oj, zabrała mi tego hot doga, chciała go zjeść? Dobra, to nic. Och, no co ty się tu paradujesz, nasza pani jest już trochę starsza, więc wiesz, lepiej tutaj w drogę w takim stroju nie wchodź, a raczej bez stroju. Dobra.
Cały czas podziwiam ten domek i patrzę, jak on jest fajnie zrobiony. Właśnie tutaj jest przeszklony. Tutaj też mamy bar. Na każdym właśnie kroku mamy bar. Także pisaliście też właśnie, Wiki tam pisała, jak dobrze pamiętam, że właśnie go troszeczkę przebrać, takiego bardziej bad boya. Też coś możemy w tym kierunku porobić, ale to może nie wszystko, naraz po kolei. Także tak, widziałam. Och, Jezu, co ty robisz? Widziałam, że właśnie spodobał wam się ten pomysł, tak mi się wydaje. Także jeżeli macie jakieś fajne pomysły dla niego na dalszą część rozgrywki, to dajcie znać. Dobra, sprzątnij. I dzisiaj zrobimy sobie taką pierwszą. No, sprzątnąć miałeś. Pierwszą imprezę, wiecie. Pierwszą taką już imprezę. A pani, co tutaj? Kto to pani? Kto pani? Kto pani? Halo, o Jezu, nie trafiam w przyciski. Jolanta. Zlot zapaleńców. O, to w sumie coś by było dla niego. Tylko ja mu wziąłem autor bestsellerów, a on pisze książki czy programuje? Jezus, ja już nie pamiętam, a może i pisze. Dobrze, to w sumie chodźmy na górę na początek. I może byśmy troszeczkę popisali faktycznie, żeby nam się. Może poćwiczmy umiejętności literackie. A właśnie, wyprowadź psa? Jak ty psa nie masz, człowieku. Właśnie, wejdźmy. Ja bym chciała, żeby on miał psa. Marzy mi się taki mały piesek. Sprawdźmy w ogóle społeczne. Adoptuj. Adoptuj psa. Weź zobacz, jakie psy są do adopcji. No co ty tam robisz, no? No nie gadaj, żeś tam w las teraz nie wyjdziesz. Usiądź tu. Ktoś przyszedł do nas? Halo, kto tam? Komitet powitalny, Max. Powitajmy go. Zaproś sąsiadów. O, widzisz, jak dobrze przez krzesło przejść? No dobra, idą do nas sąsiedzi. O, tu jakaś pani fajna sąsiadka, młoda, dorosła, Lucja. Czekajcie, przyjrzyjmy się jej bliżej. No, taka dość ciekawa, interesująca. Dobra. Dawaj, tutaj z Maxem zapytaj go o jedzenie. Nie wiem, dziękuj mu za przybycie, że w ogóle ktoś przyszedł. Fajnie, że cię przyszli powitać. No i Lucję tutaj też zabawne powitanie i tego pana też zabawne powitanie. Proszę bardzo, proszę powitać. Bardzo ładnie, bardzo ładnie. Fajnie, że udało nam się pogadać. No, my też jesteśmy zadowoleni, jak najbardziej. Zapytaj o jedzenie. Nie wiem, tutaj rozmawiają o miejscowych łowiskach. W sumie jesteś tutaj nowy w dzielnicy. Dawno nie grałam w Oazie Zdrój, powiem wam szczerze. O! Seniorka, ona już jest? Kto pamięta Lucy? O ja, jak ona się pięknie zestarzała. Cały czas w tym samym stroju. Tak, Lucy to była koleżanka Anastazji, czyli babci Jonathana. O ja, Lucy, aleś się zestarzała, kobito, i przytyło ci chyba trochę. No, także dawno nie grałam, także będziemy sobie tutaj pogrywali. Ogólnie dzisiaj właśnie zrobimy taką imprezę, że zaprosimy rodzinę i znajomych, tak ogólnie wszystkich. Po trochu. Dobra, już się przywitał, już tak nie debatuj, nie debatuj. Idź zobacz tego psa. Jestem ciekawa, czy jakiś fajny piesek nam się trafia. Ja bym chciała takiego jakiegoś fajnego, małego, niedużego, bo dużego już mieliśmy w ostatnim. Noż, kurczę, blaszka. Patrzcie, jak ona fajnie sprząta. Psika czymś, ten. Obrazek to jest po prostu cud, mistrz. O, patrzcie, jak dużo do wyboru. Księżna, ja, owczarek, to będzie duży. Szpic niemiecki. Może, o, ten jest słodki. Shih Tzu, oj. O, ten też jest słodki. A, dziubas amerykański. O ja, ale dziubas. Ale on jest dorosłym. Chciałabym raczej od szczeniaczka. Shih Tzu też. Lilu, beta. Pitbull, ulala. Tylko ten pitbull to ciekawe, czy on będzie duży, czy taki mniejszy? Zawsze mi się myli. Jerzyk, ha. O, jakie słodkie te pieski są. Chociaż w sumie ten pitbull to by nam tu pasował. Tylko nie wiem, czy on nie będzie taki właśnie dość potem spory. No ale dziubas też jest ekstra. Bo trochę taki dla niego, może coś takiego bardziej. Może Shih Tzu byśmy wzięli, to czyli, że on będzie potem tako wyglądał. Albo tego. Jakaś dziwna nazwa, nie znam tego, tej rasy. Portugalski pies dowodny? Dowodny? Kleo. Czau, czau. Ale mi ten pitbull tak trochę tutaj idzie. Może weźmy tego pitbulla. Najwyżej będzie trochę większy.
takiego się on do mnie najbardziej przemawia. No i dziubas. A dziubas już jest dorosły. Szczenię. Dobra, bierzemy beta. Zaraz nam przywiozą. Co ty byś chciał z nim tutaj rozmawiać o zmianach w sąsiedztwie? No ty jesteś w sumie zmianą w sąsiedztwie, wiesz? No ale dobra, gadaj z nią tu, gadaj. Poprawi humor. Poznaj ją. Podziękuj jej za przybycie. No tam dawaj ją troszeczkę tam, wiesz, szmery, bajery, trochę ją oczaruj. Czekaj, a zapytaj się, czy ona jest w związku, bo nie wiadomo w sumie. O, jest schludna w sumie. Jest singlem! No proszę. Porozmawiajmy. Emma chce przyjść, ciotka chce przyjść. Wieczorem przyjdziecie, cała rodzina przyjdzie, więc daj żyć, daj żyć. Pochwalmy ją szczerze. Tutaj proszę takie jakieś pierwsze romanse. No dobra. Rozmawia wartości nieruchomości i powiedz, że masz dużo kasy. Nie wiem. Bo jesteś trochę z bogatszej rodziny. No, które serio. Zrób szwedzki masaż. Podziękuję za przybycie. To nie dziękowałeś jeszcze? Gdzie ten nasz pies? Jeszcze nie ma naszego psa. Kim ty jesteś? A, proces opieki adopcyjnej. Gdzie ten pies? Gdzie on jest? Halo? Czy ja słyszę jakieś piszczenie? Słyszę. Tu się schował, jaki słodki. Weź go, przyjazne powitanie. Ale słodziak. O, jaki słodki. Zaproponuj mu przyjaźń. I adoptuj go. Bierzemy go. Jaki słodki. Beta. Jak on nie ma na nazwisko? Liv. Beta, możemy zostawić tak. Jaki, patrzcie. A on jaki ma wzrok taki. Aha, okej, okay, pies, super. Dobra, tutaj już ma trochę milszy wzrok. Raczej w sumie nie wzrok, tylko zamknął oczy. Fajne, 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 dobra. Jakie fajne te były między nimi. Dobra, także musimy kupić mu pewnie jakieś... gdzieś tutaj karmy i tak dalej. Czy ja dałam mu podnieść dwa razy? Nie, pochwal. Jakieś tutaj miski i tak dalej. Ja bym chciała, żeby on się zaprzyjaźnił z tym pieskiem, żeby miał takiego swojego. Pogłaszcz go. Weź go pochwal. Ale fajny, jakie maciubki naprawdę. Poproś o piosenkę, poproś go o piosenkę. Co tam było napisane? Jenny odchodzi, spotkanie swoje. A, dobra. Myślałam, że już ktoś inny odszedł tutaj mi. A, on jemu śpiewa chyba, tak? Czekajcie, wrzucimy zwierzaka na Simstagram. Będziemy zarabiać na naszym zwierzaku. Bo chyba jak się wrzuca i ten, to potem jakieś kasy można dostawać, jak zwróci swoją uwagę. Dobra, o, tutaj nam gotowała obiad. Ale w sumie on nie jest głodny, więc na razie schowamy. To będzie na imprezę. Idź się wysikaj, a ja tylko tak na szybko coś kupimy, żeby nasz dziubas, nie on, beta miała gdzie jeść. O, proszę. I też by się przydała jakaś leżanka. Póki co gdzieś tutaj, bo nie będzie nam na górę tam wchodzić. Bo jest za mała. Może tu. I jakieś zabawki, jakieś pudełko z zabawkami. No nie, może nie kota. Czekajcie, tutaj gdzieś takie było jakieś zwykłe. Coś takiego może. O. No i dobra. Kup zabawki, kupmy jej coś. Kupmy to. Dobra. Wszystko kupione. Okej. Okay. Dobra, wysikaj się. Dziękujemy za dokonanie zakupu. I tak, napełnij i tutaj napełnij miskę, żeby miała gdzieś. W ogóle to jest ona? No chyba tak, skoro beta. Nie możemy nawet sprawdzić.
Dobra, jest 17. Myślę, że czas zacząć. Patrzcie, jak ta tutaj chodzi. Ona gdzieś tu mieszka? Nie. Dobra, zaplanujmy imprezę. Zaplanuj wydarzenie towarzyskie. Ona biega, patrzcie, stoi tam ten. Dobra. Impreza taneczna. Ruszaj na miasto. Nie, na miasto to nie. Przyjęcie domowe, ale nie prestiżowe, nie. Zwykłe. Dobra. Gospodarzem będzie oczywiście Jonathan. No i lecimy z gościami. No, Łucję możemy zaprosić. W sumie, czemu nie? Ojca. Aaron. Oczywiście, że Aarona też. Larę. A nie. Izabelę. Benjamina. Maxa. Max to nasz sąsiad teraz, tak? Izak Vegas. Coś się z nim nie robimy. Dobra. Może tego niekoniecznie. MME. Macieja zaprosimy. Milenę, Jenę i Anastazję oczywiście. Babcie, niech przyjdzie. A co? A gdzie nasz dziadek? Nie znamy dziadka? No dobra. Czemu Jenę jakoś tak wygląda jak staruszka? Dobra, artysta sceniczny. Miksologa w sumie możemy wziąć, czemu by nie? Żywieniowca nie musimy, artysty w sumie też nie weźmiemy DJ-a. Tak, u nas. Dobra, i impreza będzie grana. Czekaj, ty wiesz co? Stroje. Masz jakiś taki tutaj... Coś takiego masz, to bardzo elegancko. No ale dobra, ubierz się w to, niechaj będzie. Jakie okulary, nawet nie wiedziałam, że ma coś takiego. I wiesz co? Chodź tutaj i... Zatrudnij obsługę, zatrudnij DJ-a. Gwiazdę. No niech będzie. Powiedzmy, że on nie oszczędza. Miksolog tutaj mam nadzieję, że będzie. Albo weźmy tutaj, zatrudnij miksologa. Dobra. Poczekajmy, aż przyjdą ludzie. Co ty byś chciała? Tutaj masz do spania. Wydaj polecenie leżeć. Także tam sobie możesz spać. Czekajcie, w ogóle... A nie no, chciałam zapytać, czy jakaś muzyka jest. Boże. O, proszę, idzie nasza tutaj pierwsza. Zapytaj, jak minął dzień. Ale słabo masz ubranie na ten. O, i ty też możesz mieć słabe ubranie. A, bo ja pewnie je przebierałam tylko w pierwszy strój, a tego drugiego im nie zamieniałam, w sensie takiego na imprezę, no ale trudno. Ciotka przyszła, zdradź ciotce sekret. Ojciec przyszedł. Właśnie, ja myślałam, że ten gość. Myślałam, że on zna tego. Jak to się nazywa? Boże, jakiego dziadek się nazywa? Wypadło mi z głowy nasz kurczaki. Przyszedł nasz kumpel. Przyszła nasza babcia. No dobra, fajnie, ale gdzie jest nasza... O, jest nasza dziewczyna. O! Ona ma strój. Na imprezę, proszę bardzo. Jaka mina! Jezu. Dobra. Pogadałeś? Jeszcze nie ze wszystkimi, z którymi ci dałem. O, patrzcie, ona jest flirciarska, a ona jest bez spodni, Izabela. No wiesz co, a ta tu wlazła, Lara. A to matka przyszła. O, proszę. Ojej, dobra, jestem. No, także świecisz tyłkiem pięknie. To co ty miałaś? Czy po prostu się nie ubrałaś i tak wyglądasz dość dziwnie? Dobra, trudno. A ty kim jesteś? Halo, kim ty jesteś? Max. A, to ten Max. Dobra. I mamuśka nasza przyszła. Przywitajmy ją. Popraw jej humor. Podziękuję za przybycie, to na pewno. No i dobra, gdzie ten nasz DJ? Czemu tu nic nie gra? Na parceli jest już zatrudniony, ale czemu on nie gra? Halo, ja bym chciała tu potańczyć. O, dobra, idzie ktoś tutaj. Może zaraz potańczymy. O, cicho. O, jest. Czekajcie, ja bym tutaj utworzyła grupę, jak się da. Jaką się da, ile się da. Utwórz grupę i tak, wszystkich, jak się da, to wszystkich. Maksymalnie 8 simów. To nie, to czekajcie. Może weźmiemy tylko tych takich... Weźmiemy... W sumie M możemy wziąć. Arona, weźmy Macieja, weźmy mamę, weźmy Milenę. Ile jest? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. O, sześć, siedem. A gdzie ósma osoba?
A, on jest ósmą osobą, dobra. Dobra. Także lecimy. I teraz zrobimy tutaj... Podejść tutaj razem, tańcz razem. Lećcie, lećcie, impreza, impreza. Impreza. Ej, fajnie, fajnie tutaj jest. Muza gra, tutaj światełka dają. No ładnie, ładnie. No, gdzie ty idziesz? A, tutaj idziesz, dobra. Tamta miksolog stoi z tamtej strony, no, ale w sumie spoko. Ohoho. Tany, 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 tany. Czekajcie, zrobimy im zdjęcie z pierwszej imprezy. Oho. Lecicie z tym. Dobra. Tańcują, patrzą. I Maciej przyszedł fajnie. A ty jesteś któż? Aaron, a ty jesteś Benjamin. Muszę się zapamiętać ich imiona. Dobra, tańczcie, tańczcie. O, po to jesteśmy dziś. A ty później może wiesz co? Byśmy wypili po drinku. Tylko nie wiem, nie zajmuj się barem, czekajcie. On musi do niej zamówić więcej opcji. Zamów drinka dla grupy. Zamówmy to. Niech grupa sobie zje, znaczy wypije, ale oni na razie tańcują, tańcują. O, musimy mu rozwinąć ten poziom umiejętności tajemniczych, żeby chłopak szalał na parkiecie. Dobra, jak tańczą, dobra. Oj, nie, dobra, ja chciałam to. I zamów dla grupy, czekajcie. A jeszcze raz, zamów drinka, zamów drinki dla grupy. Albo to, taniej. Co ty byś tu chciał, wyprowadzić psa? No to teraz już będziesz miał psa, więc możesz, znaczy masz już psa, więc możesz go wyprowadzić. Dobra, wszyscy lecą za nami, okej. No babcia oczywiście. Co babcia może robić? Babcia je! No coś przecież, no. Ty się ładnie zestarzałaś, moja droga. Też. Ale kilogramów na tej starości to chyba nawet trochę ci przybyło. Dobra, wszyscy tutaj sobie coś jedzą, on tutaj robi drinki, wszyscy się będą częstować. Bardzo fajnie, bardzo fajnie. O, w ogóle tutaj na nim się impreza zaraz kończy. A któż to? Tomasz Trzewik, pewnie jakiś sąsiad usłyszał imprezę, a to? To ta Łucja? Ej, patrzcie, jak ona fajnie jest ubrana, czekajcie. O jest, o jest, o jest. No, Łucja, ty jesteś szalona. My tu się musimy z tobą bliżej poznać. Dobra, wszyscy sobie piją drinki z palemkami. Ta tutaj wlazła w tamtą. Ale ojciec nasz jest jeszcze młodym dorosłym, kurczaczki. A gdzie jest nasza mother? Gdzieś tu się przed chwilą plątała. Tu chyba poszła. Siedzi taka samotna. Ona jest dorosła już, no trudno. A ty gdzie jesteś? Tutaj. Musimy mu trochę strojów takich właśnie na imprezę więcej zrobić. To wtedy właśnie będzie. A weź swojej dziewczynie, żeby została z tobą na noc. Czekajcie, to będzie to pytanie o noc. Czy to w romantycznych? Czekajcie. Że nie ogarniam czasami. Czasami. Zaproś na noc, o. Weź nie gadaj, żebyś się zaprosił, żeby ona nie poszła. No wzgląd u ciebie brzmi świetnie. No i dobra, elegancko. A, wiecie co by się przydało? Ta wanna z masażem. O, to by się przydało. To na pewno by się przydało. Siedzisz tu, leży jakiś, weź to zjedz. Dobra, może nie jest to super. Co z naszym pieskiem? Zjadł. Ustaw program. Co godzinę niech się napełnia. No nie, chciałam, żeby piesek do niej coś... Czemu jesteś smutny, bo co? Niezainteresowana pokrewna dusza przy... Zazdrość? A ty masz cechę taką? Nie masz cechy zazdrosny. To czemu masz zazdrość? Czy ty jesteś zazdrosny tutaj o naszą... Jak ona się nazywa? Milena. Jezu, muszę się nauczyć. Właśnie, a tutaj dobrze, że nasza pani tutaj lokaj będzie nam sprzątać po każdej imprezie, także też ładnie. Czy on jest zazdrosny o to, że ona gada z Maciejem? Ej, możliwe. Ponura pochwała, więcej opcji. No nie bądź taki smutny. Zostaliście już na noc we dwoje. Innym, twoja druga powka. Ona fil... Nie, no niemożliwe, że... śmiesznej historii. No nie gadajcie, że ona tutaj go próbowała zdradzać. To my chcieliśmy ją
zdradzić, a co do czego, to ona zdradzi, ona tutaj nas, tutaj ten, o, no nie. I co teraz? Musimy... Może poproś o masaż. Co tu się zrobiło jakieś? Ojej. Czekajcie. No halo, o dobra, nóż się. No pójdziesz tam do niej czy nie? Czekajcie, bo ja on... Czuwajcie, wywiało na górę. Dobra, a ona tutaj jest, no to dobra. Weź, wyjaw wielki sekret. Dziel się pomysłami jakimiś tam. O, tu by można było zrobić, a nie możemy. Och, Jezus, jaki jesteś płaczek. No wiesz co, ja myślałam, że to będziesz tutaj taki bardzo... Alvaro, Alvaro, a ty co do czego, to... Słabo, słabo, naprawdę. Dobra, idź spać, bo to z ciebie dzisiaj nic nie będzie. Faktycznie, faktycznie, słabo, stary. Naprawdę słabo ci powiem. Dobra, gdzie jest nasz pies? O. Czego tu szczeka? Czego szczeka? On taki ma wyraz twarzy, jakby był jakiś smutny czy coś. Czekajcie, otworzymy, wyjmiemy mu może jakąś zabawkę, to będzie się bawił. Tu jakąś piszczałkę, może będzie się nią bawił. Będziesz się bawił piszczałką? Hej, ty, hej, you, gdzie ty jesteś? Zniknął. A, śpi. No, super. Ja mówiłam zabawkę, on śpi. No, pięknie. O, jest już 6 i robi się jasno. Nasza pani Lokaj coś cały noc pracowała. Nic nie, nawet nie spała, nie widziałam przynajmniej jej. A ona w ogóle... A, jest tutaj, coś robi. Przyjrzyjmy się jej z bliska. Aha, dobra, postawiłaś tu rzeczy, ale mogłaby się sprzątnąć. O, widzisz, pięknie. Pięknie, aha. Coś masz, jakiś problem, ewidentnie. Coś ci tutaj nie pasi. Widzisz, tak tutaj teraz stała, to podnosiła i postawiała. Wiesz co, ja to za ciebie zrobię, bo ty naprawdę tak będziesz stała i to robiła cały czas. Potem nie pójdziesz spać. Mam nadzieję, że to się nie ten... Nie, nie odstawiło się. Dobra, widzisz, ty śpiąca, idź kobieto spać. O, super miejsce wybrałaś sobie. Naprawdę. Ty co, ty zaraz wstaniesz, jest 9 godzina. A gdzie jest nasza ta? O, tutaj, jest śniadanie już, dawaj, przywitaj się z nią. O, może teraz będziemy mogli... Obciskuj się z... No dawaj, wstawaj, śpiochu. Łap ją, póki ona jeszcze jest. No nie, no serio, ty nawet... O, ja cię sunę. Dobra, wiesz co? Po prostu zawiodłam się na tobie, Jonathan. Zawiodłam się, myślałam, że ty będziesz troszeczkę inny, naprawdę. Pani Lokaj nie zrobiła nam żarcia, ale jakieś tam resztki mamy. A kto tam był? On myślał, to był ten. Jak on? No dziadek. Dziadek to był u niego w tym. Albo nie, albo to był on. Nie, ale on tutaj dziadka nie ma nawet. Czekajcie, ja sobie muszę przypomnieć, jak on się nazywał. Boże, Imri, Imri, Imri. O. Właśnie, Imri, dziadek. No. To nie on. Zna go czy nie? Może ja nie wiem sama. Jezu, jakie drzewo się zrobiło genealogiczne. O, też nie żyje Adam Games. O ja. Bartosz ma, Mateusz ma syna. I Eryk ma syna. Fajnie, fajnie. Dobra. Idziesz jeść, to sobie zjedz sobie śniadanko. I wiesz co, dzisiaj by przydało się... Gdzie ten twój pies? Może być trochę z nim tutaj ten... Coś porobił, a może pójdziemy z nim na spacer, zmień strój. Taki na przykład i ten. Rozwesel go. Kojące przytulenie, może pies cię uratuje i znowu nie będziesz mógł stąd wyjść. Okej. Tutaj usiądź. Ale miałeś zjeść, zjedz sobie spokojnie. No jedz, halo. Jedz, jedz, jedz. Gdzie ty jesteś, piesek? I weź go, czy my możemy go tak wyprowadzić na spacer? Przyjazne. Weź go kojące przytulenie.
Nie możemy na razie, póki on jest taki mały. To nie widzę, bo wcześniej jak jest taki już większy pies, to jest weź na smycz, czy coś takiego. Także nie wiem. Ty znasz w sumie swoją panią Lokaj? Coś tam. O, może ci piesek pomoże. No i znowu tam wlazłeś, nie będziesz mógł wyjść. O, dobra, domyśliłeś się nawet. Zjedz. No właśnie. Halo, usiądź. Chyba i muszę ten stół... No Boże, przy pani Lokaj tak? Byś się wstydził. To wiesz co, leć sobie pobiegaj. Po okolicy, zobaczmy się, czy się ktoś kręci. O, ktoś tu się kręci... O nie. Ktoś tu się kręci. Dobra, biegaj sobie, biegaj. Przecież musisz trzymać formę, nie? Musisz trzymać formę. I co? I pójdziemy teraz sobie może... On trochę popisze, bo by się to przydało. No najpierw się umyje, patrzę. Weź ten prysznic tutaj na przykład. I trochę by sobie popisał, bo chcemy, żeby on właśnie z tego się utrzymywał. O właśnie, ćwicz umiejętności literackie. Dobra, trochę kasy by ci się przydało. Co temu psoju? A, siku mu się chce, to zostaw go. Poproś o załatwienie się, trzeba go nauczyć, żeby wychodził sobie na dwór. No idź. Czekaj. Co, on nie załatwi się ten? Weź go podnieś. Podnieś go i połóż go tutaj. I teraz go poproś o załatwienie się. No. No dawaj, nie krępuj się. Okej. Okay. Czy my możemy teraz jakoś go wziąć na ten? Podnieś go, żeby zaraz nam gdzieś nie poleciał. Jonathan i Milo są znajomymi, dobra. A, on poszedł w drugie miejsce, żeby się załatwić. Okej. Okay. Dobra. Połóż tu. Mam nadzieję, że pani Lokaj też będzie to sprzątała. Dobra. I leć sobie, tutaj. Nie rodzina, tylko napisz i ćwicz umiejętności. Na razie niech poćwiczy. O, muzeum miejskie. Nie, na razie wiesz co, na razie trochę trzeba się zająć życiem, w sensie tutaj popisać i tak dalej. Niech on się trochę pouczy, bo ma też aspirację właśnie związaną z tym, więc napisz dwie książki, więc musimy też trochę się podszkolić w tym temacie. Także trochę sobie on tutaj popisze, także dzisiaj dzień na spokojnie, po imprezie, a później spotka się może właśnie z Milaną, żeby tam coś sobie wyjaśnić, wczorajsze zajście. No. No dobra, myślę, że trzeba skończyć ten odcinek. Czas i pora. Już jest chyba w miarę długi, jak na taki odcinek. Drugi dzień praktycznie przegraliśmy. Więc kolejny zaczniemy odcinek od czwartku. No i także tak. Dajcie znać właśnie, jak wam się podoba ta seria, czy może coś tutaj powinniśmy... Właśnie napisaliście mi coś tam o tych dzieciach, jak to zrobić, bo on musi mieć minimum dwójkę, maksymalnie piątkę. Więc ja myślę, że tak za trójkę jemu zrobimy, żeby miał. No. Dobra, dzięki wam serdecznie za oglądanie tego odcinka. Ja się z wami żegnam, do usłyszenia w moich kolejnych filmach. Buziaki i pa pa!